Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, witam Was bardzo serdecznie 10 maja w piątek. Dzisiaj będzie kontynuacja Ewangelii według świętego Jana, rozdział 16, a wersety od 20 do 23. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich talmidim: tak, to prawda. Mówię wam, że będziecie szlochać i płakać, a świat się będzie radował. Wy będziecie boleć, ale wasz żal zmieni się w radość. Kiedy kobieta rodzi, cierpi ból, bo przyszedł jej czas. Ale kiedy dziecko się urodzi, z radości, że dziecko przyszło na świat, zapomina o swym cierpieniu. To też wy rzeczywiście odczuwacie teraz żal, ale ja znowu was zobaczę. Wtedy wasze serca wypełnią się radością i nikt nie odbierze wam waszej radości. Kiedy przyjdzie ten czas, nie będziecie mnie o nic pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ja już wczoraj trochę wyprzedziłem, mówiąc o tej radości i o smutku, o tej chwili też, bo wczoraj jakby w sposób szczególny Pan Jezus, czy tak w naszym rozważaniu też poszliśmy w takim toku, że Pan Jezus mówił, że jeszcze chwila i nie będzie smutku, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia i potem znowu chwila, Pan Jezus mówi, a ujrzycie mnie. Dzisiaj mówi dalej, Pan Jezus mówi o szczęściu. W Ewangeliach pytanie o szczęście nie należy do banalnych. Pan Jezus mówi o szczęściu. Czym jest to szczęście? My bardzo często, kiedy życzymy komuś, składamy jakieś życzenia, to jest takie jedno takie utarte sformułowanie: życzę ci szczęścia, zdrowia, pomyślności, szczęścia. To pytanie nie należy do banalnych. Wszyscy szukamy tego szczęścia. Czy chcemy żyć tak, żeby być ludźmi szczęśliwymi? To jest naturalne. Ale Pan Jezus mówi, że to szczęście nasze, to, którym mamy jako uczniowie żyć, różni się trochę od szczęścia, które poszukuje, mówiąc tak najogólniej, ten świat. Czyli mówiąc o ten świat, mamy na myśli tych ludzi, którzy myślą tylko tu i wyłącznie. W tym świecie jest życie, tylko tu można znaleźć szczęście, a potem to nie wiadomo, a potem to my już tak za bardzo nie wierzymy. My tu się staramy o to szczęście doczesne na ziemi. I tu się mogą już rozjeżdżać trochę te wizje, czy idąc za tym dalej, te bardzo, bardzo konkretne czynności, które każdego dnia podejmujemy. Bo jeśli ktoś to swoje szczęście widzi tylko w tym, co widzi, w materialnych sprawach, to nie będzie jednocześnie tracił czasu na to, żeby na przykład modlić się w pustym kościele, czy modlić się na różańcu, czy iść na Eucharystię, bo dla niego to jest strata tego czasu, który ma go prowadzić do szczęścia, czyli do bogactwa, czy do jakiejś tam urody, bo ktoś może biegać godzinami albo chodzić na siłownię, bo chce tu być piękny, wspaniały, chce mieć to szczęście, że ktoś go doceni, zobaczy, będzie podziwiał. Więc on jakby tu w tym świecie ten czas przeznacza bardzo konkretnie na to wykuwanie tego swojego doczesnego szczęścia. My, chrześcijanie, żyjemy trochę inaczej. I moi kochani, i znowu można by to jakby porównać, bo Pan Jezus sam dzisiaj używa tego porównania, o którym ja już też wczoraj trochę wspomniałem, że podobnie kobieta, która rodzi, cierpi ból, bo przyszedł jej czas, ale kiedy dziecko urodzi się z radości, że dziecko przyszło na świat, zapomina o swym cierpieniu. Myślę, że jest to dobre porównanie, że na przykład dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny,
którzy owszem stworzyli jakąś wspólnotę miłości i na przykład kupili sobie samochód, czy kupują sobie jakieś nowe meble, podróżują, ale do pełni tego szczęścia czegoś im brakuje. No najczęściej tak jest, jest to jakaś taka naturalna ludzka też, ludzkie pragnienie, dążenie do tego, by być ojcem, by być matką. I przychodzi taka myśl właśnie, żebyśmy zostali rodzicami. I wtedy ta ciąża nie jest prosta, przecież o tym z opowiadań, z różnych też historii wiemy, że to nie jest proste. Urodzenie tego dziecka, sam poród, nawet to właśnie o tym mówi Ewangelia, będzie boleć, ale decydujemy się na tą taką, nazwijmy to, 9-miesięczną ciążę, to mówimy w stanie błogosławionym, ale nawet to słowo ciąża jest takim trochę, że nam to ciąży, że jest to może trochę być takie związane no właśnie z tą niepewnością, z tym bólem, z tym znoszeniem różnych reakcji organizmu. Nieraz trzeba nawet iść do szpitala, żeby to dziecko, które się poczęło i zaczyna się rozwijać, żeby mogło w sposób zdrowy też, na ile to wszystko jest w naszym zasięgu, czy medycyny, mogło przyjść na świat. Więc jest to taki czas tego bólu, tego cierpienia. Ale Pan Jezus mówi, kiedy dziecko się urodzi, i tego doświadczały już miliardy matek, że kiedy dziecko się urodzi, to z radości, że dziecko przyszło na świat, zapomina o swym cierpieniu. Jest to oczywiście pewne takie jezusowe pokazanie nam, że wy też wytrwajcie w tej właśnie chwili, w której chcecie czegoś więcej niż tego takiego szczęścia, które proponują ludzie tego świata, czyli takiego związanego z tą właśnie materią, z tą trochę taką tym niedosytem, tak jak to małżeństwo, które owszem ma wszystko, znamy też takie różne przypadki, historie, w których małżonkowie z różnych powodów nie mogą posiadać własnego potomstwa, jest to dla nich cierpieniem często, jest to dla nich cierpieniem, jest jakimś bólem, że nie mogą mieć, ale to są inne historie. Natomiast o wiele jakby większą tragedią jest to, że ktoś może mieć, a nie chce. Totalnie nie chce nigdy mieć, posiadać potomstwa, bo się później okaże, że no właśnie, że to dziecko tak naprawdę, i o tym się przekonała niejedna rodzina, wypełnia, jakby nadaje sens później temu życiu. Że przekazujemy tą miłość rodzicielską właśnie temu nowonarodzonemu życiu, temu dziecku. W nim jest jakby wszystko od nowa jakby się układa w tym nowym życiu. I Chrystus nas do tego zachęca, żebyśmy, tak jak ta kobieta, rzeczywiście chociaż teraz odczuwali może pewien ból, pewną ciążę, pewien ciężar, pójścia za nim właśnie na przekór tym, którzy mówią po co, pewnego jakiegoś czasami i nawet prześladowania, ale Chrystus mówi wytrwajcie, wytrwajcie w tej, mówiąc trochę już tym porównaniem dzisiejszym, w tej ciąży, wytrwajcie, bo nadejdzie ból rodzenia, a potem już waszej radości, Chrystus mówi, nikt nie odbierze wam waszej radości. Wtedy wasze serca wypełnią się radością i nikt nie odbierze wam waszej radości. Nikt nigdy nie odbierze wam waszej radości. To jest niesamowita chwila. Niesamowita chwila. Ostatnio byłem w jednym kościółku, takim starym, wielowiekowym, tutaj w górach. I tak patrzyłem na te figury, na te ołtarze. Myślałem sobie, ile ludzi to budowało, ile ludzi tu pokładało nadzieję, przychodziło, ich już dzisiaj totalnie nie ma, ale oni słuchali tych Ewangelii i już dzisiaj wielu z nim nikt nie odbierze tej radości,
tego, że oni budowali kilkaset lat temu, że oni się trudzili, że może sobie w różny sposób też myśleli. Nie jest to proste, ale wierzymy, idziemy. I dzisiaj oni już doświadczają. Ci, którzy te figurki, tak patrzyłem, którzy gdzieś tam rzeźbili, nie ma już ich. Już nawet kilku pokoleń nie ma z ich rodu. A te figurki dalej świadczą o nim, czy jakieś obrazy, że ten ktoś przeminął, ale tej radości już mu nikt nie odbierze, jeśli oczywiście był wierny Panu Bogu, kochał go, a między innymi takie dzieła świadczą o tym, że tak było. Dlatego, kochani, jeszcze raz, pytanie o szczęście w Ewangelii nie należy do banalnych i nie należy spłycać tego szczęścia do takich właśnie trochę laickich życzeń, że tylko szczęścia, zdrowia, pomyślności, bo to jest najważniejsze. Szczęście, ale na sposób myślenia Chrystusa. A to na sposób myślenia Chrystusa często jest sprzeczne z tym szukaniem radości przez ten świat. Chrystus mówi o cierpieniu, mówi o tym bólu rodzenia, ale kiedy już urodzimy się, tak jak matka, która urodziła dziecko, zapominamy i wtedy już nikt nam nie odbierze tego szczęścia właśnie, które Chrystus nam chce podarować. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam dobrego, pięknego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.